Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak Bahaici wybierają swoją najwyższą instytucję, czyli Powszechny Dom Sprawiedliwości. A więc delegaci przyjeżdżają do Izraela, do Hajfy i do Aki około 4 dni przed zjazdem międzynarodowym. I na początku jest taka jakby mini pielgrzymka. Delegaci odwiedzają Hajfę, święte miejsca w Hajfie, w Badzi, w mieście Aka. I tu widzimy właśnie dwór w Badzi, w którym Bahaola spędził ostatnie lata swojego życia. I niedaleko właśnie tutaj w małym domku jest pochowany. Delegaci także spacerują po ogrodach Bahai w Hajfie. Tu widzimy siedzibę Powszechnego Domu Sprawiedliwości, czyli najwyższej instytucji. Mogą właśnie po tych ogrodach się przechadzać, spacerować, modlić się w świątyniach, medytować i przygotować się tak duchowo na swój święty obowiązek wyborów bahaickich. I delegaci są członkami narodowych zgromadzeń z całego świata, ponieważ w każdym, prawie każdym kraju jest Narodowa Rada, czyli Narodowe Zgromadzenie. Jest to 9 osób wybieranych w wyborach co roku. A co 5 lat w Hajfie, w Izraelu, odbywa się zjazd międzynarodowy i delegaci z całego świata przyjeżdżają, aby wybrać najwyższą instytucję. I w wierze Bahai, jak już może wiecie, nie ma kleru, nie ma duchowieństwa. W tej nowej religii jest za to system administracyjny i te instytucje narodowe i lokalne i tę właśnie międzynarodową, czyli Powszechny Dom Sprawiedliwości, wybiera się w tajnych wyborach. Czyli w wyborach bahaickich nie ma kampanii przedwyborczych, nie dyskutuje się na temat kandydatów, nie ma, jest to zupełnie nowatorski, nowy proces wyborów. Wybory są tajne. I przed wyborami, przez około 4 dni, tak jak już mówiłam, delegaci przygotowują się do wyborów. Przygotowują się do wyborów duchowo, modlą się, medytują, rozmyślają także na temat tego, kto, na kogo będą głosować i nie rozmawiają między sobą o tym, na kogo będą głosować. Jest to właśnie niedozwolone. To mają być wybory tajne i właśnie w takiej medytacyjnej, modlitewnej atmosferze każdy rozmyśla, na kogo będzie głosował, wybiera 9 nazwisk i wpisuje je właśnie taką kartę do głosowania. I tu widzimy też górę Karmel w Hajfie i świątynię Baba. I tutaj właśnie też te ogrody są otwarte dla delegatów cały dzień, aż do wieczoru. A tutaj już jest dzień wyborów i jedziemy autobusami, autokarami z naszych hoteli na wybory. Bardzo wiele osób ubiera się w swoje stroje narodowe na dzień wyborów, na dzień głosowania i my też zdecydowaliśmy ubrać się w stroje polskie. Nasi delegaci mieli stroje krakowskie, łowickie, góralskie. Tak, no i widzimy tutaj już w centrum konferencyjnym Hajfy. Delegaci zbierają się, wielu właśnie w swoich strojach narodowych. Jest to bardzo radosny dzień. Dzień pełen właśnie energii, radości, rozmów z ludźmi z całego świata. Wiele jest zrobionych zdjęć, wszyscy się cieszą, radują i zaprzyjaźniają się i także rozmawiają o tym, co robią w swoich wspólnotach. I właśnie teraz już rozpoczynają się wybory w centrum konferencyjnym. Tu widzimy urnę, pudełko drewniane. Jest komisja skrutacyjna specjalnie
wybrana wcześniej, składa się z 19 bodajże delegatów. Tu jest już właśnie głos i tam wpisujemy 9 nazwisk, wkładamy do jeszcze jednej koperty i właśnie ten głos posłuży do głosowania. I rozpoczyna się głosowanie. Wszystkie kraje w kolejności alfabetycznej głosują. Kraje siedzą w kolejności alfabetycznej w audytorium i później tacy pomocnicy wskazują drogę, gdzie należy udać się właśnie kraj po kraju. Ustawia się jakby w kolejce i wszyscy delegaci podchodzą do urny i umieszczają swój głos, a przewodnicząca komisji skrutacyjnej wyczytuje wszystkie nazwiska po kolei każdego delegata z danego kraju, także w kolejności alfabetycznej. I każdy delegat może umieścić głos w urnie. I to głosowanie trwało właśnie 3,5 godziny. W pierwszy dzień wyborów oczywiście nikt nie rozmawia na temat kandydatów, na temat, nie ma żadnych kampanii, niczego takiego. W tym roku uczestniczyło 160 krajów w głosowaniu. Delegatów było obecnych 1300 delegatów z całego kraju, a 1500 oddano głosów, więc wygląda na to, że około 200 głosów było wysłanych pocztą. W tym roku był bardzo szczególny zjazd, ponieważ po raz pierwszy głosowało wiele krajów arabskich, w których wiara Bahai nie jest mile widziana, w niektórych jest wręcz prześladowana. I Bahaici z Jemenu nie mogli też przyjechać, ale przesłali głosy, no i też z innych krajów arabskich. Ale już wielu delegatów z niektórych krajów arabskich mogło przyjechać i to też był powód do wielkiej radości. Jest to niesamowite, że właśnie te kraje, ludzie z tak różnych kultur, krajów, narodów, nieraz z narodów lub krajów, które są, można powiedzieć, że nawet skłócone, stoją obok siebie, głosują razem, wrzucają głosy właśnie do urny. Tu widzimy już właśnie głosującą Mołdawię. I po kolei pomocnicy proszą, aby delegaci powstali i aby udali się do takiej specjalnej kolejki z boku sceny i po kolei kraje głosują. I jeśli danego delegata nie ma, ponieważ nie mógł przyjechać, to członek komisji skrutacyjnej wrzuca głos przesłany pocztą. Z Polski mieliśmy 8 delegatów, którzy byli obecni. Jedna z delegatek nie mogła przyjechać, ponieważ ma malutkiego synka. Więc było tym razem 8 osób z Polski głosujących w strojach narodowych. Widzimy tutaj też właśnie naszych sąsiadów ze Słowacji, Tajwan. I już wybory powolutku dobiegają do końca, kiedy już wszystkie kraje zagłosują, wrzucą delegaci swoje głosy do urny. Komisja skrutacyjna udaje się na liczenie głosów. Głosy są liczone i w kolejnym dniu zjazdu międzynarodowego ogłoszone są wyniki wyborów. Wybrane osoby wychodzą na scenę i właśnie są jakby przedstawione po kolei, ile otrzymały głosów. Tutaj widzimy właśnie Jemen, Zambia. I już powoli wszystkie kraje zagłosowały, delegaci oddali głosy i tu widzimy właśnie komisję skrutacyjną.
Ta urna zostaje opieczętowana i zaraz zostanie wyniesiona przez komisję skrutacyjną. I ten pierwszy dzień zjazdu międzynarodowego, są to właśnie wybory, jest to głosowanie. I tutaj widzimy tę urnę, która jest wynoszona z centrum konferencyjnego. I 2000 osób je obiad, a później udaje się autokarami do Bardzi, tam gdzie jest pochowany Bahá'u'lláh. I właśnie w Bardzi są obchody święta 9 dnia Rysfan. To jest właśnie centrum konferencyjne Haifa Convention Center. I stamtąd autokary udają się do Bardzi. Tu widzimy Pilgrim Reception Center, czyli takie centrum pielgrzyma. I tutaj zorganizowane zostały obchody 9 dnia Rysfan. A święta Rysfan są to święta upamiętniające dni, kiedy Bahá'u'lláh w ogrodzie Rysfan pod Bagdadem objawił swoją misję swoim uczniom, swojej rodzinie, misję jedności, pokoju.
widzimy już zakończenie zjazdu międzynarodowego. Przez kilka dni delegaci konsultowali się na temat tego, czego nauczyli się we swoich wspólnotach, w swoich sąsiedztwach, w swoich krajach podczas ostatnich kilku lat. Dzielą się tymi doświadczeniami z innymi Bahaitami z całego świata, wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się tym, czego się nauczyli. Pokazany też był taki wspaniały film poszerzający się krąg, który też możecie sobie obejrzeć. Też dam linka do tego filmu. Oraz wszyscy później udają się na obchody 12 dnia Ryzwan w Bhadżi. A tu jest właśnie siedziba Powszechnego Domu Sprawiedliwości. Tutaj biura mają członkowie nowo wybranego Domu Sprawiedliwości. Tu się mieszczą biura, tu archiwum, Centrum Studiowania Świętych Pism. I nowo wybrany Dom Sprawiedliwości będzie prowadził świat bahaicki przez kolejne 5 lat.